Cześć, Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym projekcie z serii Zagrajmy Wy. I tak, wreszcie ku uciesze bardzo dużej ilości widzów, którzy ciągle w komentarzach pytali, kiedy druga część Mass Effecta, kiedy kontynuacja, kiedy poznamy dalsze losy Sheparda w formie Renegata. Wreszcie zamieszczam na kanale pierwszy odcinek z swojej serii Mass Effect 2 drogą właśnie... No cóż, może troszeczkę niemoralnej postaci Sheparda, czyli Renegata. Gramy czysto jako postać zła i co ciekawe, mamy jeszcze save'y z jedynki, więc będzie ciekawie, bo zrobiłem sobie specjalnie kopię na to, na ten moment, aż będę mógł siąść wreszcie sobie do tej gry i wspólnie z wami tak naprawdę ją przejść po raz drugi, bo przechodziłem ją tylko raz w życiu. Niedługo po premierze i byłem troszeczkę rozczarowany. To rozczarowany tym, że od EA, jak i BioWare zdecydowało się odejść od konwencji typowego RPGa z elementami akcji na rzecz odwrócenia troszeczkę go na lewą stronę i wyszła z tego gra akcji z elementami RPG. I dlatego znacznie więcej tutaj motywów jest związanych już z typowo strzelanką niż powiedzmy z dobieraniem punktów umiejętności i znacznie uboższe jest to wszystko. Im dalej po prostu w Mass Effecty można brnąć, tym po prostu ta gra staje się bardziej FPS-em, czy bardziej shooterem z trzeciej osoby niż faktycznym RPG-iem, co mnie bardzo bolało, bo ja uważałem pierwszego Mass Effecta za naprawdę fajną grę RPG z elementami właśnie takiej strzelaniny akcji. Tutaj natomiast mamy już zupełnie coś takiego jakby odwrócenie sytuacji. Nie jest to złe, oczywiście z punktu widzenia większości graczy, wiele osób uważa, że Mass Effect 2 jest najlepszą częścią serii. Ja po przejściu jej raz tak nie uważam, dla mnie jedynka jest najlepsza. Nigdy nie grałem w trójkę, za co mogę zostać za chwilkę troszeczkę wyśmiany przez niektóre rzesze graczy, gdyż tak, nie zapoznałem się nigdy z całą trylogią Mass Effecta, więc trójka jest przeze mnie nigdy nie ograna. Co najwyżej 15 czy 20 pierwszych minut, jak jest pierwsze lądowanie na jakiejś planecie, tylko to przeszedłem i dalej nie grałem. No i oczywiście Mass Effect Andromeda nawet nie kupiłem, więc moja przygoda skończyła się na Mass Effectie 2 i mam zamiar nagrać dalej, podtrzymuję ten poziom, ten pomysł, by nagrać całą serię Mass Effectów, licząc to także trójkę, a jeżeli będą takie chęci, to może i Andromedę, ale to tylko już wtedy zależy od was, czy będziecie chcieli sięgnąć po tą jakby już mniej kanoniczną część, która została dość mocno zjechana w recenzjach, czy zasłużenie, czy nie, można się przekonać po prostu w praktyce. Dobra, gramy w wersji Origin Mass Effecta. Starałem się tutaj zrobić tak, żeby były angielskie głosy i polskie napisy, bo niestety gra u naszym kraju została wydana tylko w języku polskim. Teoretycznie można to zmienić tak, żeby były angielskie głosy i polskie napisy, tylko żeby nie było po prostu polskiego dubbingu, no ale faktycznie nie jestem w stanie tego zrobić, po prostu ten sposób, który jest opisany w internecie, nie działa. A babranie się w tych wszystkich plikach, jakieś przekopiowywanie plików z angielskiej wersji do polskiej, nie chce mi się tego aż tak bardzo robić. Polska wersja jest kulawa, więc może troszeczkę boleć przy słuchaniu niektórych, zwłaszcza kwestii dialogowych, ale powiem to, że to i tak lepiej niż na przykład mielibyśmy słuchać w 100% po angielsku, prawda, z angielskimi napisami, bo to moglibyśmy zrobić, ale wiem, że jest sporo osób, które po prostu lubią sobie włączyć moje filmy, nie patrzeć na ekran, nie patrzeć na napisy, tylko słuchać tego, co się dzieje, robiąc coś własnego na komputerach. Dlatego będziemy grali sobie w tej akurat formie oryginalnie wydanej w Polsce. Dobra, bierzemy nową grę i bierzemy oczywiście import postaci z Mass Effect 1. I jak widzicie, mamy tutaj John Shepard, poziom 44. Importujemy postać. Gram oczywiście na najwyższych ustawieniach, ale z uwagi na to, że gra jest z 2010 roku i w tamtych latach zrobiła niemałą furorę, jest napędzana chyba Unreal Engine'em 4, albo trójką, to do dziś dzień wygląda całkiem znośnie. I teraz pytanie. Mamy tutaj poziom trudności. Możemy zagrać sobie na kadecie, możemy zagrać na żołnierzu, który jest odpowiednikiem normalnego, możemy zagrać na weteranie, twardzielu i szaleńcu. Wiecie co? Myślę, że zagram sobie na weteranie. Podniesiemy ten bazowy poziom, żeby było troszeczkę trudniej, żeby to wyzwanie było większe. Nie jestem pewien, czy jestem gotów na granie na twardzielu, ponieważ nie mam doświadczenia z tą grą. Nie pamiętam praktycznie co, jakie bronie robiły, jak się rozdawał punkty, jakie były umiejętności, dlatego sądzę, że weteran będzie tutaj optymalny. Automatyczny awans oczywiście wyłączony, chcę mieć kontrolę nad awansem postaci naszej, jak i towarzyszy. Napisy włączone, użyj mocy drużyny, chcę, żeby to było wyłączone, ponieważ ja chcę mieć fizyczną władzę nad tym, co robi moja drużyna.
i autozapis oczywiście też włączony. I krótkie podsumowanie. Imię mamy John Shepard, oryginalnie, nie zmienialiśmy tego. Gramy ranga 44, czyli skończyliśmy na 44 poziomie doświadczenia, pierwszą część. Specjalizacja wojskowa, żołnierz. Graliśmy klasycznym żołdakiem, jesteśmy tempogłowym posiadaczem karabinu, ale i też troszeczkę psychopatycznym. Profil psychologiczny, egoizm. Komandor Shepard kroczy ścieżką egoizmu. W drugiej części nazywany jest to chyba egoizm, a w pierwszej był to renegat po prostu. I chyba, chyba dalej będę utrzymać, że gram jako renegat, a nie egoista. Status Wrexa. Dnot Wrex przeżył misję na Wirmirze, zgadza się. Ashy Williams ginie na Wirmirze. I historia Rady. Rada ginie podczas ataku na Cytadelę. Nie byłem w stanie przetrawić możliwości zabicia Wrexa. To jest jedna z moich ulubionych postaci, zaraz przy Garusie. Dlatego nie wiem, nie potrafię sobie z tym się pogodzić, z takim biegiem wydarzeń, więc mimo, że mieliśmy renegata, nie byłem w stanie go zastrzelić. I kontynuujmy. Zaczynamy. Przygodę czas wznowić. Espie łych na kawuś. Shepard zrobił wszystko jak należy. Lepiej niż sądziliśmy. Ratując Cytadelę i pozbywając się Rady, ludzkość zyskała na sile w galaktyce. Ale to wciąż za mało. Ludzie kontrolują Radę, ale nadal największe szanse ma Shepard. A wysyłają go do walki z getami. Getami! A przecież to nie o nie chodzi. Żniwiarze wciąż gdzieś tam czyhają. I to my musimy ich powstrzymać. Rada nie zaufa Cerberusowi. Nie przyjmie naszej pomocy. Nawet mimo wszystkich naszych zasług. Ale Shepard, podążą za nim. To prawdziwy bohater, wręcz ikona. Tyle, że jest sam. Strata Shepard to strata ludzkości. Więc postarajmy się go nie stracić. Człowiek iluzja. Przywódca Cerberusa. Miesiąc po zniszczycielskim ataku getów nad Cytadelą, ludzkość przejęła kontrolę polityczną nad galaktyką. Teraz dowodzona przez ludzi Rada stanęła w obliczu dowodów, jakby do galaktyki powrócili żniwiarze. Olbrzymie maszyny, które co 50 tysięcy lat niszczą wszelkie zaawansowane cywilizacje. Za szybko. Ja powiem wam, że też nigdy nie kończyłem dwójki jako renegat. Grałem jako dobra postać, więc to będzie moje pierwsze przejście w tej formie. Cieszę się, że miałem ten save, powiem wam, że bardzo się cieszę. Tak, przeszukałem kompa dość dokładnie. Wszystkie kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. Marnujemy czas. Od 4 dni przeszukujemy ten sektor i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu 3 statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach Terminusa. Skaner dalekiego zasięgu coś wykrył. Niezidentyfikowany statek wygląda na krążownik. Nie mamy go w bazie. Krążownik zmienia kurs. Jest na kolizyjnej z nami. Niemożliwe. Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogły... To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Mamy niesławne drzewko dialogowe,
które znaczy tyle, że wybierz co chcesz i tak graba cię w dupie i powiedz o tym, co ona będzie chciała. Oby. Nie ma czasu na spory. Wydałem ci rozkaz. Natychmiast do prądu. Zaciągnę tamtego połamańca osobiście. Komandorze. Wynocha stąd. Wszyscy do środka! Ale już! Tak, wbrew pozorom, to duży był ten statek. No i przejmujemy kontrolę nad Szeparem. Naszym zadaniem jest aktualnie dostać się do Jokera. Zasuwamy. Nie chcę opuścić statku, on kocha ten statek. Tak, to się nie da przejść, pójdziemy tędy. Ale widać dużą zmianę graficzną w stosunku do jedynki. Choć trzeba przyznać, że druga część Mass Effecta zaczyna się z takim, wiecie, przytupem, mocą i w ogóle epickością. To była wielka zasługa tej gry faktycznie, że BioWare odważnie rozpoczyna produkcję, ale to bardzo dobrze. W sumie im więcej takich elementów czysto epickich, tym lepiej. Zostaliśmy zaatakowani przez jakiś niezidentyfikowany statek. No, już prawie jesteśmy, przechodzimy przez to pole. Idziemy! Musimy się wydostać! Nie porzucę Normandii! Wciąż mogę ją uratować! Nie bądź głupi. I po Normandii! Uciekajmy, jeśli nie chcemy zginąć! Nie, musimy tylko... O nie... Szykują kolejny atak! Ten koleś cierpi na jakąś nadłamliwość kości, że bardzo łatwo mu złamać jakąkolwiek kość. To potem złamaliśmy mu rękę. W ogóle gra zaczyna się od śmierci głównego bohatera. Rozstrzelił nam się skafander, zatem jeszcze spadliśmy na jakąś planetę. Osoby, które nie znają sagi, no to zachęcam do właśnie zabrania sobie może jakiegoś popcorn lub czegoś do jedzenia, czegoś do picia. Rozsiądźcie się wygodnie i gramy. Komandor Shepard odzyskany, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Projekt Łazarz będzie postępował zgodnie z planem.
idealnie wplecione w czytywanie. O, proszę. Będziemy mogli dokonać teraz zmian w zaimportowanym save'ie. Zaakceptuj zimportowaną twarz, oczywiście. Dalej będziemy trzymać w zasadzie ten sam tryb, który mieliśmy poprzednio. Chcę utrzymać żołnierza i chcę bez zmian przejść wszystkie trzy części serii. Bezwzględność, ziemia. Pięknie. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boskie, Mirando. On chyba się budzi. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Przepad. Nie próbuj się ruszać. Lecz. Próbuj zachować spokój. Tętno wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza skalę. Techniki są na granicy. To nie działa. Kolejna tarcza. Prędzej. Tętno zwalnia. Pozostałe statystyki nie są ciemne. Mało brakowało. Prawie go straciliśmy. Twoje szacunki się nie zgadzają. Popis obliczenia. No, powrót z martwych pewnie wymaga pewnego rodzaju szoku. Shepard, słyszysz mnie? Wstawaj natychmiast. Stacja została zaatakowana. Shepard, wiem, że twoje rany jeszcze się nie zagoiły, ale musisz się ruszać. Placówka została zaatakowana. W szafce po drugiej stronie pokoju znajdziesz pistolet. Pośpiesz się. No i te charakterystyczne smugi na naszym ciele. Dobra, podchodzimy w takim razie do szafki. Bardzo się... W tym pistolecie nie ma pochłaniacza ciepła. To stacja medyczna. Magazynek termiczny znajdziesz w... Cholera! Zbiorniki przy drzwiach zaraz wybuchną. Schowaj się! Już! Okej. Osłoń się przed wybuchem. No jak widzicie, jest tutaj już dużo, dużo, dużo bardziej tak FPS-owo. Okej, okay, na pewno to zrobimy. W tym pokoju prawdopodobnie już nic nie ma. Fajnie, że rozgrywka właściwa zaczęła się też całkiem dynamicznie. Ta gra w ogóle będzie przepełniona akcją. Świetnie, mam amunicję. I to jest to, coś, co odróżnia tą produkcję od poprzedniej części. Czyli mamy tutaj zdecydowany nacisk na akcję. Okej. Wykończymy go bez problemu. Czyli mamy amunicję. We wcześniejszych częściach, jak pamiętacie, nie było czegoś takiego jak zbiorniki z amunicją, jakieś pochłaniacze ciepła, tylko brałem po prostu dysponowanie nieograniczoną liczbą amunicji, ale mogło się przegrzać i w zasadzie tylko od przegrzania zależało, jak długo moglibyśmy jeszcze strzelać. Tutaj natomiast wprowadzono właśnie ten tryb amunicji. No i niestety te mechy, które będą gadać dziwacznie. Ciekawe, czy tarcza się regeneruje sama, czy... Tak, regeneruje się sama, świetnie. Mogę strzelać tak bez wychylania się za osłon? Nie, sam się też wychyla, okej. Okay. Trzymaj lewy shift. A, dobra, mamy też te umiejętności. Co to jest? Amunicja dysrupcyjna. Przebija tarczę i rozrywa cele syntetyczne. Od razu sobie zmienił w takim razie na tą amunicję. No i kolor broni też się zmienia, jak widzicie, tam można sobie kontrolować dzięki temu też w sposób wzrokowy, czy mamy, powiedzmy, amunicję przeciwko jednostkom organicznym, a czy mamy amunicję przeciwko ciała celom syntetycznym. Okay, tutaj widzę, chyba jest pochłaniać ciepła, weźmiemy go sobie. Dodatkowa amunicja nie zawsze się przyda. I już się zastanawiam tak naprawdę, moi drodzy, kogo będę chciał wcielić do mojej drużyny. Prawdopodobnie na pewno będzie, jeżeli... Okay. Coś nowego. Dobra. Będziemy w takim razie pędzić zgodnie z jej zaleceniami.
Naprawdę? Przesunę na pasek broni, a zmienię na granatnik. Pasek broni. Aha, tutaj, okej. Okay. Fajnie, że mamy tak troszeczkę tempo doświadowe, to jest. Pięknie. Teraz jak to było? Control, Shift i zmieniam na pistolet. Tak, to jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić. Mamy różnego rodzaju amunicję i różnego rodzaju broń. Też co tu mamy? Pochłaniacz ciepła, nie możemy już go podnieść. A także gra dysponuje znacznie szerszym wachlarzem uzbrojenia. Spacją. Ogień nie powinien być zranić dzięki temu. Co się zbliża? Otwórz drzwi. Czy są jakieś drzwi? Coś tu mogę otworzyć, o nie wiem o co chodzi. A, te drzwi. Dobra, to na razie nie. Miranda, bo tak ona się nazywa, ta kobieta. Powiedziała, że do niej się zbliżają jakieś przeciwnicy, zatem może wejdziemy teraz tutaj. Wiecie, co to mi przypomina? Gwiezdne Wojny. I to jeszcze mroczne widma, niestety. Dobra, tu mamy. Zhakuj. Spróbujmy. I teraz mamy nowe hakowanie. Hakowanie chyba przypominało taką specyficzną grę dla dzieci. Zaznacz pojedyncze węzły, żeby znaleźć pasujące symbole. Kiedy znajdziesz dwa pasujące symbole, wybierz je, aby zamknąć obwód. Zamknij wszystkie obwody przed upływem wyznaczonego czasu, aby pokonać zabezpieczenia. Okej, okay, więc tak. Start. Tak. To Niekoniecznie kliknąłem. Start. Co to mamy? To jest ta gra dobieranie w pary. Jeszcze był w stanie tak szybko klikać, jak oni tego wymagają. Byłbym ukontentowany. Świetnie. Pozyskałem dostęp i mamy kredyty. 975 kredytów. Fantastycznie. Nie pamiętam tylko, czy to było dużo, czy mało. Wejdź do rejestratorów danych. Spróbujmy. Notujemy powolne postępy, ale pacjent wraca do formy. Najważniejsze narządy działają. Mamy też śladową aktywność mózgową. Celem przyspieszenia procesu odeszliśmy od prostej rekonstrukcji organicznej na rzecz połączenia biosyntetycznego. Wstępne wyniki są obiecujące. Znaczy powiem tak. Niektórzy aktorzy, którzy podkładają tutaj głos, spisali się. Inni natomiast, no niestety, głos Sheparda mi się niekoniecznie podoba i chyba takiego jeszcze jednego z agenta o czarnej karnacji. Aktualizacja. Koszty projektu są astronomiczne. Przekroczyły już 4 miliony kredytów. Nikt jednak nie dbał o przekroczenie budżetu. Nie wiem, skąd szef bierze tyle forsy. Może lepiej tego nie wiedzieć. Chciałbym tylko, żeby i mnie od czasu do czasu coś z tego skapnęło. Zazdrosny lekarz. Pierwszy podejrzany. Dobra, coś tu jeszcze mam ciekawego? Nie. Prawdopodobnie wszystko to było, miało związek z prowadzonymi badaniami nad nami, żeby zrekonstruować nasze ciało. Teraz będziemy się przemieszczać dalej. Niech ci będzie. Wejdź do rejestratora. Podsumowanie trafne. Dobra, czy coś tam może było ciekawego do zebrania? Nie. W takim razie zmierzam dalej. Musimy się wydostać z tej stacji i znajdujemy się na jakiejś stacji kosmicznej chyba. No tak. Okej, podejdźmy tutaj. Znajdziemy miejsce. Śmieszne jest to, że oni chyba w ogóle nie zadają mi obrażeń. Myślałem, że wciąż nad tobą pracują. Żądam odpowiedzi. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i jak się tu znalazłem. Łeb mam jak przejrzały melon gotowy do eksplozji. Może udzielisz mi kilku informacji. Zapomniałem, że to wszystko jest dla ciebie nowe. Przepraszam.
Jestem Jacob Taylor. Stacjonuję tu... Wykryto wrogów. Cholera! Sytuacja musi wyglądać gorzej niż sądziłem, skoro Miranda cię uruchomiła. Powiem ci co i jak, ale najpierw dostańmy się do promu. Okej, okay. Co mam do odpowiedzi? Prowadź, mam kilka pytań. Dlaczego atakują? Mam dość wykonywania rozkazów. Od chwili przebudzenia ciągle ktoś mi mówi, dokąd mam iść i co robić. Potrzebuję odpowiedzi. Rozumiem. Będę się streszczał. Twój statek został zaatakowany i zniszczony. Gdy cię tu sprowadzono, byłeś zupełnie martwy. Nasi naukowcy od dwóch lat składają cię do kupy. Do tego czasu nie było najlepiej. Witaj ponownie wśród żywych. Od dwóch lat? No, mam kłopoty z ogarnięciem tej całej sytuacji. Ta, nie dziwię się. Przymierze oficjalnie uznało cię za poległego w boju. Cała galaktyka ma cię za trupa. Wciąż możesz nim zostać, jeśli nie dotrzemy do promu. A co z moją załogą? Czy z załogi Normandii przeżył ktoś jeszcze? Pomóż mi wykończyć te mechy, a potem do znudzenia będę odpowiadał na twoje pytania. Nie mamy za dużo pochłaniaczy ciepła, ale jestem biotykiem. Daj znać, kiedy mam ich walnąć mocą. Doskonale. W takim razie teraz będziemy wreszcie mogli wykorzystać... Tak, przeładuję. Lewy shift. I możemy... Wskaż kursorem zdolność przyciągnięcie. A, tutaj jest, dobra. Przyciągnięcie, dobra. Nie wiedziałem za bardzo, jak to ma funkcjonować. Ja tam nie widzę, żeby się wycofywały. Dobra. Świetnie. Obiecałem, że odpowiem na twoje pytania. Co chcesz wiedzieć? Dobra, zbadaj. Moje obrażenia. Odbudowywali mnie 2 lata? Jak poważne rany odniosłem. Nie jestem lekarzem, ale wyglądało to kiepsko. Na początku widziałem tylko mięso i rurki. Każdy inny wsadziłby cię po prostu do trumny. Projekt Łazarz jest jednak wyjątkowy. Ma najnowsze technologie. Czyli jakie? Co to za technologie? Klonowanie? Cybernetyka? Nie znam szczegółów. Musisz o nie zapytać naukowców. Ale raczej na pewno nie jesteś klonem. Chcieli cię takiego, jakim byłeś wcześniej. Nadal jesteś sobą. Co najwyżej masz parę nowych elementów. Projekt Łazarz? Co możesz mi powiedzieć o tym projekcie? Badaliście też innych pacjentów? Projekt Łazarz miał tylko jednego pacjenta. Chodziło o przywrócenie cię do życia. Tylko ciebie. I tak nie było łatwo. Najlepsi naukowcy z najlepszą technologią dostępną za pieniądze wiedzieli się nad tym 2 lata. Zobaczmy, co możemy zapytać. Atak na stację. Wiesz coś o tym ataku? Kto go zorganizował i w jakim celu? Nie mam pojęcia. Właśnie miałem się zdrzemnąć, a tu... Bum! Wybuchy. A chwilę później każdy cholerny mech na całej stacji zaczyna strzelać. Do nas. To wewnętrzna robota. Do zhakowania wszystkich mechów potrzeba dostępu na najwyższym poziomie zabezpieczeń. Czyli macie kreta. Dobra, załoga Normandii. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest wybuch Normandii. Przeżył ktoś oprócz mnie? Praktycznie wszyscy. Kilkoro żołnierzy nie zdołało się wydostać z niższych pokładów, a wybuch zabił nawigatora Presley'ego. Jednak cała reszta, łącznie z tymi spoza przymierza, Asari, Liarą, Quarianką, uszła z życiem. Gdzie teraz są? Wiesz może, czym się teraz... Gdzie są moi niewolnicy? Niestety, komandorze. Minęły 2 lata. Odeszli z przymierza. Mogą teraz być wszędzie. Chcę je odszukać swoich niewolników. Byli moją załogą. Moimi niewolnikami. Gdyby się dowiedzieli, że żyje. Może ich znajdziesz, jak już się wydostaniemy z tej stacji. Jeżeli się z niej wydostaniemy. Okej, jest jeszcze coś. Zapamiętajmy o niego. Czym się tu zajmujesz? Zależy, kogo zapytasz. Teoretycznie jestem pierwszym adiutantem Mirandy. W praktyce zwykłym żołnierzem. Wcześniej 5 lat służyłem w przymierzu. Teraz jestem szefem ochrony na tej stacji. Z reguły ta robota nie jest tak ciekawa. Wcześniej strzelałem tu tylko na ćwiczeniach. Super, żółtociu. Zapytajmy o Mirandę. Kiedy się obudziłem, jakaś Miranda mówiła do mnie przez radio. Kontakt zerwał się chwilę przed tym, jak na ciebie wpadłem. Miranda Lawson jest najstarszym rangą oficerem na stacji. Dowodziła projektem Łazarz. Jej zadaniem było przywrócenie cię do życia za wszelką cenę.
Powinienem się domyślić, że próbowała cię ratować. Nie mogła cię spisać na straty. Mówisz, że kontakt się urwał? Wiesz może, co się stało? Nie wiem, ale brzmi to kiepsko. Chwilę wcześniej słyszałem strzały i wybuch. Umie o siebie zadbać. I mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Okej, to chyba wszystkie rzeczy, o które mogliśmy zapytać, więc zabierajmy się stąd. Jak najszybciej dotrzeć do promów. To zależy, gdzie jest najwięcej mechów. Najlepiej będzie chyba... Halo? Jest ktoś na tej częstotliwości? Ktoś jeszcze żyje? Halo? Wilson? Mówi Jacob. Jestem tu z Shepardem. Wykończyliśmy mechy w skrzydle D. Shepard żyje? Jakim cudem? Nieważne. Musisz go stamtąd wydostać. Przedostańcie się do tuneli konserwacyjnych i dalej do sali kontroli sieci. Rozumiem, Wilson. Zostań na tej linii. To nie było w ogóle podejrzane. Jakim cudem żyje? Miałbym zginąć. Kto to? Pamiętam chyba Wilsona. Badał mnie, kiedy się obudziłem. To on, główny technik medyczny. Bezpośredni podwładny Mirandy. Chodź, tunele konserwacyjne są tam. No i super. Dobra, zrobimy sobie tutaj save'a, moi drodzy. I ja zakończę tu, a przy okazji możemy rozdać... O właśnie, jeszcze na samo na zakończenie możemy sobie rozdać punkty umiejętności. Tak, jak widzicie, drzewko zostało bardzo okrojone. Dlatego mamy do dyspozycji teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głównych umiejętności. I do tego jeszcze wskaźnik prawość, egoizm. Ja to będę nazywał renegatem. No i tak samo Jacoba, który też jest chyba... Nie, on jest biotykiem w takim razie, ale ma tylko cztery umiejętności główne, które możemy rozdysponować. Zobaczmy naszego Sheparda. Skok adrenalin, co on daje? Hiper, przyspieszenie odruchu, pozwala na szybkie, precyzyjne celowanie i na drugim poziomie... Na krótki czas poprawia świadomość bojową, praktycznie unieruchamiając twoich wrogów. Czas ładowania 4 sekundy, czas trwania to 5 sekund, wydłużenie czasu plus 50. To jest chyba coś w rodzaju bullet time. Strzał wstrząsowy, wymaga skoku adrenaliny na drugi. Potężny strzał, który z ogromną siłą odrzuca przeciwników. Amunicja dysrupcyjna, ulepszenie do niej. Amunicja zapalająca wymaga na drugim poziomie i kryje amunicja, zamraża wrogu, dzięki czemu może ich roztrzaska za pomocą kul albo mocy biotycznych. Mistrzostwo bojowe. Podnosi twoją wytrzymałość, siłę, prędkość i charyzmę. Prawość egoizm plus 20%. Wiecie co? Ja pójdę sobie w to od razu. Przecież punkt tutaj. Świetnie. Tutaj wymagane są dwa punkty, żeby w to... zainwestować, ale myślę, że najpierw sobie mistrzostwo bojowe rozwiniemy na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy później będą się otwierały kolejne drzewka. Chyba tak, ale na razie tego nie mamy. U Jacoba natomiast amunicja zapalająca, przyciągnięcie, agent Cerberusa, poprawia zdolności bojowe, jego obrażenia od broni oraz zdrowie, bariera. Jeden punkt, koszty, jeden punkt, zablokowany członek oddziału nie jest lojalny. Aha, musi być lojalny, dobra. To na razie przyciągnięciem. Generuje pole efektu masy, który unosi cel w powietrze. Czas ładowania 9 sekund, czas trwania 7. Przydzielimy mu to punkty. I teraz, moi drodzy, jeszcze zobaczymy sobie leksykon. Bronie, pancerze, można sobie tutaj czytać najważniejsze rzeczy. Może zrobimy sobie na ten temat jakiś odcinek specjalny. Na razie nie będziemy się tym za bardzo zajmować. Tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I do zobaczenia dalej. Hej, papa. Mamy strasznie dużo kredytów i zastanawiam się właśnie, czy... Zostało mi to przeniesione z pierwszej części. A będzie ciekawie. Do zobaczenia. Hej, papa.